Otwieram sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Proszę o zajęcie miejsc wszystkich. Zaraz przeprowadzimy wszystkie konieczne czynności do rozpoczęcia formalnego sesji, ale zanim to zrobimy, pozwólcie Państwo, że w taki sposób dość nietypowy, ale złożę życzenia naszej koleżance, pani radnej Dorocie Pięgździg-Zdroczyk, wiceprzewodniczącej Rady, która dzisiaj obchodzi urodziny. Nie będziemy składać wylewnych życzeń, ale myślę, że możemy to zauważyć i na przykład oklaskami podziękować za jej obecność tutaj. Nie spodziewałam się, pan przewodniczący mnie zaskoczył, jest mi niesamowicie miło. Dziękuję. Mogę z państwem dzisiaj. Dzisiaj nie będzie tortu, ale myślę, że co się odwlecze, to nie ucieczę. Informuję, że na podstawie przepisów artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz paragrafu 3 ust. 2 regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik do statutu miasta w celu realizacji zasady jawności obrady sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula informacyjna zgodnie z ustępem 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony dóbr fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 wspólnot europejskich, zwane RODO, jest zamieszczona na stronie internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz na tablicy ogłoszeń. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedowania. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 regulaminu Rady Miejskiej stwierdzam prawomocność 17 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, co oznacza, że Rada Miejska posiada kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Zanim powitam wszystkich gości, których dziś jest niewielu na naszej sesji, chcę właśnie powiedzieć, że każdy z Państwa przed wejściem na salę otrzymał pojemnik z żelem do rąk antybakteryjnym, który spełnia te kryteria sanitarne. Proszę z tego korzystać w razie możliwości. Pomieszczenie też jest, jak zapewniły władze miasta, przygotowane do odbywania naszego spotkania. Do minimum ograniczyliśmy liczbę gości. Proszę też Państwa o przestrzeganie, jeśli to możliwe, takich zasad jak odległość wzajemna od osób, które uczestniczą w sesji. Urzędnicy, którzy będą brali udział w sesji, będą pojedynczo chodzić na salę, tak żeby nie prowokować żadnych sytuacji. Ponadto niezbędne ryzyko, które podejmujemy dzisiaj się spotykając. I teraz przechodzę do powitania. Na dzisiejszej sesji witam pana prezydenta, który nas ogląda przez internet, pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Pozdrawiamy. A w jego imieniu na sesji będą zastępcy, pan Adam Ruśniak i pan Piotr Kucia. Jest sekretarz miasta, jest skarbnik miasta. Wszystkich Państwa, którzy oglądają przez internet, również serdecznie witam. Porządek obrad został Państwu dostarczony w wymaganym terminie. Zostały przekazane projekty uchwał do skrytek i w formie elektronicznej na skrzynki mailowe. Do tego porządku obrad chciałem Państwu zaproponować wprowadzenie zmian, które wynikają głównie z jednego zasadniczego powodu. Mianowicie chcemy ograniczyć długość trwania tej sesji. W związku z tym skupimy się tylko na tych sprawach, które trzeba załatwić na tej sesji. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy będziemy mogli zorganizować następną sesję. A więc te sprawy, które nie wymagają zwłoki lub ryzyko z ich przełożenia byłoby zbyt duże, będziemy procedować, natomiast wszystkie pozostałe zostawimy sobie na następną sesję. I w związku z tym propozycje do projektu, do porządku obrad są takie. Na wniosek prezydenta miasta, nie wiem, czy będziemy go formalnie przedstawiać, może ja odczytam po prostu. Na wniosek prezydenta miasta
zdjęcie z porządku obrad następujących sprawozdań oraz projektów uchwał. To są te punkty, które Państwo macie w porządku obrad dostarczonym dzisiaj, zaznaczone na czerwono. Można łatwo to śledzić. Sprawozdanie numer 29 w punkcie 5, sprawozdanie numer 30 w punkcie 6, druk numer 411 w punkcie 10, druk 394 w punkcie 13, druk numer 416 w punkcie 14, druk numer 388 w punkcie 17, druk numer 399 w punkcie 23, druk numer 383 w punkcie 27, druk numer 391 w punkcie 28, druk numer 401 w punkcie 29, druk numer 402 w punkcie 30, druk 404 w punkcie 32, 408 w punkcie 36 i 410 w punkcie 38. Dodatkowo na mój wniosek proponuję zdjęcie następujących projektów uchwał dotyczących rozpatrzenia petycji Towarzystwa Patriotycznego imienia Jana Olszewskiego. To jest druk numer 417 w punkcie 40 i druk numer 418 w punkcie 41. Informuję Państwa radnych, że zdjęcie tego porządku obrad jest uzgodnione z wnioskodawcą i nie spowoduje żadnych problemów ani pretensji. I to są wnioski o zdjęcie z porządku obrad. Dodatkowo mamy wniosek prezydenta miasta, wcześniej już sformułowany, o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał. To jest projekt uchwały w druku numer 419 w sprawie zmiany załącznika numer 2 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz projekt uchwały w druku numer 420 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Jest i wreszcie wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu pod tytułem informacja prezydenta miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem. Czy ktoś z Państwa zgłasza w tej chwili jeszcze jakieś? Nie widzę. W związku z tym proponuję, żeby zagłosować en bloc za wnioskami prezydenta miasta o zdjęcie punktu z porządku obrad oraz za tym wnioskiem w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Patriotycznego imienia Jana Olszewskiego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że mogę poddać to pod głosowanie en bloc. Nie słyszę. Zatem proszę Państwa o głosowanie. Najpierw głosujemy wniosek prezydenta miasta o zdjęcie z porządku obrad odczytanych przeze mnie i zaznaczonych w Państwa drukach na czerwono projektów uchwał. Kto z Państwa jest za? O, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jest. Za 15, przeciw nikt nie był i nikt się nie wstrzymał od głosu. Dziękuję. Te zmiany wprowadziliśmy. Teraz głosujemy nad wnioskiem o zdjęcie punktu 40 i 41, czyli petycji. Uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I w związku z tym teraz wniosek o wprowadzenie, 15 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad na wniosek prezydenta projektu uchwały w druku 419 i w druku 420. To macie Państwo z kolei na niebiesko w swoim porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I wreszcie wprowadzenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk 419 będzie w punkcie 26a, w punkcie 26b, tak jak Państwo mają w tej przedłożonej propozycji, będzie druk numer 420. Natomiast na początku sesji w punkcie 4a informacja prezydenta miasta.
Informacyjnie dodam, że w punkcie 9 będziemy obradować nad drugą wersją projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. W punkcie 20 druga wersja wraz z autopoprawką druku numer 358. To dotyczy zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej. I jeszcze co do porządku obrad, informuję Państwa, że wycofana została propozycja wprowadzenia pod dzisiejsze obrady projektu uchwały druku numer 421 z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. To jest podjęcie uchwały w sprawie akceptacji dla inicjatywy nadania imienia 3 Pułku Strzelców Podhalańskich placówce Straży Granicznej w Bielsku Białej. To wszystko, zatem możemy przyjąć porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad w kształcie wynikającym z naszych głosowań? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jest. Pan prezydent, przepraszam, nie wyświetla się nam zgłoszenie od państwa, dlatego nie zauważyłem. Proszę bardzo, pan prezydent Ruśniak. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni zebrani, ja tylko gwoli dopowiedzenia tego, o czym mówił pan przewodniczący Rady Miejskiej. Aha. Dobrze, no to w takim razie je. Okej, bo rozumiem, że chodzi o informacje w sprawie nieobecności. Tak, bo padały już takie pytania tej sali, chciałem uspokoić, ale jak pan przewodniczący jest przygotowany, że to powie, no to w takim razie. Tak jak uzgodniliśmy to, ale to jeżeli temat w tej chwili stanął, chcę wytłumaczyć państwu powód nieobecności prezydenta. Otóż wszystkie jednoosobowe organy w administracji publicznej mają zalecenia dotyczące unikania wszystkich zbędnych spotkań, zachowania pewnej izolacji. Dotyczy to zarówno prezydenta, jak i pierwszego zastępcy prezydenta. Ucha nie na zimne, ale myślę, że zrozumiałe i rozsądne rozwiązanie. Stąd pan prezydent śledzi nas w internecie, że patrzy, ale przez dziękuję. I teraz mamy punkt przyjęcie protokołu, drugi punkt, przyjęcie protokołu 16 sesji Rady Miejskiej. Protokół został udostępniony w Biurze Rady Miejskiej, to jest sesja z 18 lutego. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Czy ktoś z państwa w tej chwili zgłasza jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Protokół 16 sesji uważam za przyjęty. Punkt trzeci to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych Rady Miejskiej. Mam informację, że państwo radni rezygnują z odczytywania. Chciałem to samo zaproponować w sytuacji takiej jak dzisiaj, kiedy zależy nam i na ograniczeniu pewnego ryzyka związanego również z czasem przybywania. Tutaj pozwólcie państwo, że ograniczę się do odczytania zbiorowej informacji. I będzie to tylko moja wypowiedź. Razem złożono 46 interpelacji w okresie między sesjami, w tym 34 interpelacje autorstwa 12 radnych i 12 interpelacji zbiorowych. Po kolei radny Bronisław Szafarczyk złożył dwie interpelacje w sprawie obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych oraz wykorzystania Chałsnowskiej ulicznej kamery internetowej. Radny Maksymilian Pyga 3 w sprawie pilnego remontu słupa oświetleniowego zlokalizowanego na osiedlu Złote Łany w sprawie przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji chodnika wzdłuż kościoła pod wezwanie świętego Józefa na osiedlu Złote Łany i rozważenia instalacji systemu monitoringu wizyjnego przy ulicach Juliana Tuwima oraz Maksyma Gorkiego na terenie osiedla Złote Łany. Radny Konrad Łoś złożył 7 interpelacji w sprawie powiązania budowy kolejnych etapów ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica z zabezpieczeniem odpowiedniej infrastruktury parkingowej w obrębie ulicy Jaworzańskiej i Leśników. W sprawie naprawy pomnika Bolka i Lolka oraz utrzymania w należytym stanie kompozycji rzeźbiarskich obrazujących bohaterów seriali tworzonych w studiu filmów rysunkowych. W sprawie przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni kilkudziesięciometrowego sięgacza ulicy Zwierzynieckiej w Bielsku Białej.
przedłożenia informacji na temat odstąpienia przez przedsiębiorstwo komunalne Terma od możliwości skorzystania z zewnętrznego dofinansowania do modernizacji sieci ciepłowniczej, w sprawie usuwania barier architektonicznych w gminnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu wsparcia z Funduszu Dostępności, rozważenia zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w czasie zagrożenia epidemicznego oraz aktualnej liczby budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy oraz nieruchomości komunalnych, których stan techniczny został oceniony jako zły. Radny Rafał Ryplewicz złożył 6 interpelacji w sprawie planowanej likwidacji linii autobusowej nr 28, w sprawie remontu ulicy Kąpielowej w Mitrzowicach Śląskich, w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Generała Kazimierza Sosnkowskiego, w sprawie zachęt do przyłączenia istniejących budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej, w sprawie udostępnienia poza sezonem części sportowo-rekreacyjnej pływalni Start i powstania pierwszej tężni solankowej w Bielsku-Białej. Radny Roman Matyja 4 interpelacje w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Krzemiennej, w sprawie przeprowadzenia remontu ulicy Młodzieżowej, w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, w sprawie utrzymania czystości na przystankach autobusowych MZK oraz w innych miejscach publicznych. Radny Jerzy Bauer, interpelacje w sprawie projektu przebudowy i remontu ulicy Pocztowej. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk w sprawie umieszczenia sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Andrzeja Boboli z ulicą Armii Krajowej oraz w sprawie oświetlenia ulicy Grzybowej. Radna Urszula Szabla w sprawie organizacji ruchu na osiedlu Biała Krakowska. Radny Janusz Buzek w sprawie drogi prywatnej w rejonie ulicy Karpackiej. W sprawie zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską dworcem PKP oraz w sprawie strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030. Radny Dariusz Michasiów w sprawie remontu ulicy Kamieniec Podolski. Radny Andrzej Gacek w sprawie uporządkowania, oznakowania i poprawy bezpieczeństwa dróg na osiedlu Biała Krakowska, w sprawie budynku przy ulicy Batorego 10 i w sprawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dla nauczycieli. Radny Marcin Litwin w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tysięcy złotych dla rad osiedlowych na inwestycje drogowe. Oprócz tego interpelacje zbiorowe radnych Szczepana Wojtasika i Maksymiliana Prygi w sprawie wykonania doraźnego przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w rejonie sklepu Lewiatan, w sprawie wykonania oświetlenia ciągu pieszych łączącego ulicę Szczęśliwą z ulicą Łagodną oraz ulicą Langiewicza, w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Szczęśliwej na Leszczynach i w sprawie wykonania ciągu pieszego wzdłuż boiska przy szkole podstawowej nr 33, który skomunikuje ulicę Góralską z ulicą Żywiecką. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył interpelację zbiorową w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego. Radni Jerzy Bauer, Roman Matyja, Rafał Ryplewicz, dwie interpelacje zbiorowe wspólne w sprawie rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na osiedlu Karpackim i przebudowy skrzyżowania ulicy Babio-Górskiej z wyjazdem ze sklepu Tesco. Radni Barbara Waluś i Konrad Łoś w sprawie przeprowadzenia konsultacji dla nowej strategii rozwoju miasta oraz poniesionych dotychczas przez miasto z tego tytułu kosztów. Klub Radnych wspólnie dla Bielska-Białej w sprawie rozważenia uruchomienia pilotażowego programu Park and Ride w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej. Radni Michasiów i Kochowski w sprawie remontu ulicy Zawiłej. Radni Łoś, Gacek, Litwin w sprawie renowacji Krzyża Pamięci znajdującego się obok dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego. I ostatnia zbiorowa interpelacja to interpelacja w sprawie powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego. Wszystkie interpelacje, przypominam to śledzącym nasze obrady w internecie, że wszystkie interpelacje, treść wszystkich interpelacji, treść wszystkich odpowiedzi, część z tych interpelacji otrzymała już odpowiedzi od prezydenta, dostępne są na naszych stronach internetowych. Zachęcam Państwa do skorzystania z tej formy zapoznania się z pełną treścią i z odpowiedziami na interpelacje. Są one umieszczane od razu po złożeniu, odpowiedzi również umieszczane są od razu po ich otrzymaniu. Można bardzo łatwo się z nimi zapoznać. Dziękuję. Będziemy mogli w związku z tym przejść do następnego punktu porządku obrad. Znajdę odpowiednią kartę. Jest. Punkt czwarty to wystąpienia parlamentarzystów i zaproszonych gości. Nie mam żadnych zgłoszeń. Nie ma parlamentarzystów. W związku z tym przechodzimy od razu do następnego punktu porządku obrad. To jest punkt 4a wprowadzony przez nas. Informacja prezydenta miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusa.
Kto z Państwa będzie prezentował? Pan Naczelnik, proszę bardzo. Pan Naczelnik Wydziału Zarządzania Kredytowego Adam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Chciałem Państwu przekazać informację dotyczącą działań podjętych i podejmowanych na bieżąco przez Pana Prezydenta i jego służby w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem, a w tej chwili już stanem epidemii związanej z koronawirusem. Szanowni Państwo, działania urzędu rozpoczęte zostały właściwie 26 lutego po otrzymaniu pierwszych informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i to dotyczyło głównie informacje sposobów zapobiegania, sposobów postępowania, objawów, tych pierwszych podstawowych informacji związanych z identyfikacją właśnie tego typu zagrożenia. Te wszystkie informacje były przekazywane na bieżąco poprzez sprawdzony już wielokrotnie przez nas system wczesnego ostrzegania. To jest system, który włączony jest ponad 30 różnego rodzaju instytucji, w tym również media, co jest bardzo istotne w tego typu sytuacji, oraz przez system powiadamiania klientów, tak zwany SPK, który to system również w naszym urzędzie funkcjonuje i odbiorcami poprzez ten system jest kilkadziesiąt różnego rodzaju instytucji, jednostek, do których ta informacja powinna trafić. Oczywiście również strona internetowa Urzędu Miejskiego w tym pierwszym okresie na bieżąco zamieszczała wszystkie komunikaty z tym związane, ale dostrzegaliśmy tutaj jakby w tej sytuacji pewną niedogodność, że ta strona nie jest może do końca taka, która by odpowiadała oczekiwaniom naszych mieszkańców. W związku z tym Pan Prezydent podjął decyzję i 12 marca o godzinie 14 uruchomiliśmy specjalną stronę Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na której są wszystkie informacje i te dotyczące sposobu postępowania, objawy, to wszystko, co stricte wiąże się z epidemią koronawirusa, ale również te informacje praktyczne różnego rodzaju, począwszy od komunikacji, od oświaty, czy jak przed chwilą zamieszczana informacja odnośnie wizyt w szpitalu wojewódzkim. To wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania w tym trudnym okresie mieszkańców naszego miasta, te wszystkie informacje są zamieszczane na stronie internetowej i zamieszczane są na bieżąco, to znaczy przez całą dobę. W tej chwili nasz wydział pracuje właściwie w systemie całodobowym. Wszystkie informacje otrzymywane w tym temacie na bieżąco od razu zamieszczane są na stronie i po liczbie odwiedzin możemy stwierdzić, że strona jest bardzo potrzebna, przydała się i jest takim źródłem informacji dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko, bo i korzystają również z tej strony i z tej informacji również osoby spoza naszego miasta. Oczywiście ta strona, jak powiedziałem, na której jest, można powiedzieć, całość informacji wszelakiego rodzaju związanej z tą sytuacją, te informacje również posyłamy dodatkowo przez te systemy, o której wcześniej wspomniałem, czyli system wczesnego ostrzegania i system powiadamiania klienta. Także myślę, że ten system informacji i ta informacja tak różnorodna i tak bardzo potrzebna dociera do tych wszystkich mieszkańców, którzy takiej informacji oczekują. Jak powiedziałem, my w tej chwili właściwie już pracujemy całodobowo nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego i przekazujemy na bieżąco polecenia i zalecenia wojewody śląskiego. Wojewoda rozpoczął korzystanie ze swoich praw wynikających ze specustawy i przekazuje pewne polecenia do jednostek podległych, czy do Urzędu Miejskiego, czy do jednostek innego rodzaju służb współdziałających, ale w naszym przypadku również dotyczy to MOPS-u, Wydziału Polityki Społecznej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i taka informacja, takie polecenia również przekazywane są na bieżąco do realizacji tym właśnie instytucjom. Oczywiście bieżąca współpraca jest cały czas ze służbami współdziałającymi, bardzo ścisła i właściwie na bieżąco z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Także wszystkie te informacje, które są tak bardzo istotne i tak bardzo ważne w tej trudnej sytuacji, są w sposób, myślę, bardzo przystępny i taki łatwo dostępny mieszkańcom naszego miasta przekazywane. Jakby kolejna taka grupa działania przygotowawcze i one dotyczą głównie ośrodków kwarantanny. W planie wojewódzkim działań na wypadek wystąpienia epidemii wytypowane są obiekty do kwarantanny tak zwanej zamkniętej. Nasze miasto również taki ośrodek ma wytypowany. Myśmy ten ośrodek sprawdzali w ubiegłym tygodniu pod kątem jego
w tej chwili czasu osiągnięcia gotowości pod kątem ewentualnego doposażenia, ale otrzymaliśmy kolejne polecenie Urzędu Wojewódzkiego o wytypowaniu kolejnych obiektów do kwarantanny na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji. Zostały skontrolowane kolejne 4 hotele, z których jeden został wytypowany jako ten drugi ośrodek do zagospodarowania na ośrodek kwarantanny dla osób, które miały kontakt z nosicielami tego wirusa. W tej chwili z informacji przez nas posiadanych w naszym mieście osoby są objęte tylko i wyłącznie kwarantanną domową. Ta liczba też ulega zmianie z uwagi na fakt, że w tej chwili decyzję o kwarantannie nie nakłada, jak było do tej pory, sanepid, tylko automatycznie na punktach granicznych naszego kraju otrzymują takie skierowanie i tam deklarują sposób kwarantanny przylatujący do naszego kraju nasi mieszkańcy. Wybierają albo kwarantannę domową, albo pobyt w ośrodku kwarantanny, który wybrał i w tej chwili zasiedla wojewoda, że tak powiem, użyję takiego słowa, zasiedla. Wygląda to w ten sposób, że Urząd Wojewódzki ma wytypowane w tej chwili kilka hoteli, do których kieruje osoby na kwarantannę tą zamkniętą. I to nie jest tak, że osoba z Bielska-Białej, która przylatuje przykładowo do Pyrzowic i deklaruje kwarantannę w ośrodku zamkniętym, dostanie skierowanie do Bielska. Bo byłoby tak, że w Bielsku 2 osoby, w Częstochowie 2 osoby, w Gliwicach 2 osoby. Po prostu są systematycznie zasiedlane te ośrodki kwarantanny. Z tego co wiem, w tej chwili taki ośrodek funkcjonuje, właściwie kończy już możliwości przyjmowania, jest w Koszęcinie i wszyscy mieszkańcy naszego województwa, którzy deklarują taką jakby wolę kwarantanny w ośrodku zamkniętym, do tego ośrodka są kierowani. No ale realizując polecenie pana wojewody, skontrolowaliśmy i przygotowaliśmy ten ośrodek podstawowy, który w wojewódzkim planie działań jest uwzględniony, oraz te dodatkowe i wytypowaliśmy ten drugi dodatkowy. W niedzielę 15 marca spotkaliśmy się z zarządcą tego hotelu, ustaliliśmy sposób osiągnięcia gotowości, niezbędny sprzęt i pewne zmiany organizacyjne, które muszą być w tym zakresie dokonywane. Z informacji, które posiadam dosłownie sprzed sesji, wiem, że są uruchamiane kolejne ośrodki kwarantanny przez wojewodę z uwagi na spodziewane jakby większą liczbę osób deklarujących fakt takiej kwarantanny w tym ośrodku zamkniętym. 4 marca pan prezydent również był na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem pana wojewody, na którym nakreślono te najważniejsze zadania i problemy związane z tą sytuacją. Temat, myślę, również bardzo taki istotny, zresztą sygnalizowany również przez niektórych tutaj z państwa radnych, to jest kwestia udzielania pomocy osobom starszym. Stworzyliśmy infolinię całodobową w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i tam wszystkie zgłoszenia osób starszych, ale inne również, które wymagają pomocy w różnym zakresie, czy do kwestii zakupu żywności, leków, są zgłaszane w tym właśnie miejscu i za pośrednictwem czy to pracowników POIK-u, czy Straży Miejskiej, czy też wolontariuszy. Zgłosili się harcerze w ostatnim czasie również do pomocy, ale mamy również zapewnienie ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża. Te osoby realizują te zgłoszenia, które wpływają do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ta pomoc jest udzielana i takie przypadki już były zrealizowane i będą realizowane na bieżąco. Również Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, o czym również nas jakby informowali z Urzędu Wojewódzkiego i zachęcali do tego rodzaju pomocy, udziela wsparcia psychologicznego, również za pośrednictwem nośników elektronicznych. Takie wsparcie psychologiczne, takie porady są udzielane całą dobę. I to również te wszystkie informacje, o których ja mówię, to wszystko państwo znajdą na stronie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tam jest wszystkie informacje z tym związane, na bieżąco są zamieszczane, ale chciałem poinformować, bo takie sygnały tutaj od państwa były przekazywane, że ten temat jest załatwiony i taki sposób pomocy jest określony i w tej chwili już jakby jest realizowany na bieżąco. No więc on oczywiście w tej sytuacji działaniami kieruje pan prezydent jako przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 26 lutego było planowane takie spotkanie, które jest określone w planie pracy. Na wniosek pana prezydenta zostało już wtedy rozszerzone o informacje dyrektora sanepidu w kwestii, w
kwestii analizy czy oceny sytuacji wówczas 26 lutego, jak to wygląda na terenie naszego miasta. W dniu 10 marca odbyło się kolejne zwołane przez pana prezydenta spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego poświęcone aktualnej sytuacji na terenie miasta i na tymże spotkaniu pan prezydent podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy kryzysowej, przede wszystkim na zakup środków dezynfekcyjnych, mydła, rękawiczek, maseczek dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. I te część tych rzeczy, znaczna część została zakupiona, rozdysponowana, ale realizowane są kolejne zakupy do jednostek miejskich, które taki jakby taki problem zgłaszają. Także kwestia wyposażenia, doposażenia w ten sprzęt, środki jest na bieżąco, w zależności od zgłaszanych potrzeb, realizowana. Choć jest to rzecz bardzo trudna, bo są problemy, gdzie te rzeczy można w tej chwili pozyskać. Wszyscy z takim tematem dzwonią. Te rzeczy, które są w magazynach rezerw materiałowych, są w pierwszej kolejności przekazywane do szpitali. To tych szpitali, które są wytypowane do kontaktu z osobami zakaźnymi. Także te wszystkie inne jednostki, które zwracają się o taką pomoc w tej chwili, muszą sobie po prostu radzić sami, szukając różnego rodzaju dostawców, producentów. No ale myślę, że jakoś sobie tutaj z tym tematem radzimy i te w miarę możliwości potrzebne środki, sprzęt na bieżąco do naszych jednostek jest dostarczany i będzie realizowany w dalszym ciągu, bo kolejne dostawy są w dniu jutrzejszym, następnie w piątek. Także myślę, że te najpilniejsze tematy zostaną zrealizowane. Również w dniu wczorajszym odbyło się kolejne zwołane przez pana prezydenta spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tam były zgłaszane, wyjaśniane pewne problemy zgłaszane przez uczestników spotkania, głównie przez służby polityki społecznej, ale nie tylko. Była wyjaśniona kwestia organizacji kwarantanny, ale również kwestia organizacji tego dzisiejszej sesji, w jaki sposób powinna być realizowana, ale aby było to z uwzględnieniem tych spraw bezpieczeństwa związanych z aktualną sytuacją. Również była przekazana informacja odnośnie funkcjonowania targowisk. Takie wyjaśnienie otrzymaliśmy od powiatowego inspektora i zostało przekazane. Ale również kierowaliśmy pewne pytania związane z bieżącą sytuacją do Urzędu Wojewódzkiego, do dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego, w jaki sposób pewne tematy realizować, bo były pewne wątpliwości odnośnie pewnych sytuacji. No i oczywiście jakby po raz kolejny tutaj powtórzono bardzo ważną rzecz, czyli sposób udzielania wsparcia psychologicznego dla osób na terenie miasta Bielska-Białej. Tu po raz kolejny powtórzę, że tym tematem w przypadku naszego miasta zajmuje się Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Państwo, co do zmian organizacyjnych i ograniczeń, pan prezydent wydał zarządzenie z dnia 11 marca w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. To dotyczyło głównie zamknięcia instytucji, odwołania imprez, tak mówiąc na skróty. Kolejne z dnia 12 marca zarządzenie pana prezydenta dotyczyło sposobu obsługi mieszkańców, czyli tego umawiania się telefonicznie lub internetowo. No i w dniu wczorajszym została podjęta decyzja o zamknięciu z dniem 18 marca aż do odwołania Urzędu Miejskiego realizującego bezpośrednią obsługę interesantów, mieszkańców z dniem jutrzejszym. Urząd będzie pracował normalnie, ale wszystkie pilne sprawy będzie można załatwić telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. To są działania organizacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu. Jeśli chodzi o sytuację aktualną epidemiologiczną na terenie naszego miasta, nie są to dane jakby wrażliwe, mogę to upublicznić. Z tym, że one dotyczą w sumie miasta i powiatu. To jest informacja z dnia wczorajszego, bo choćby liczba osób poddanych kwarantannie się bardzo zmienia z uwagi na kolejne osoby, które do naszego kraju przybywają, ale te informacje z dnia wczorajszego to jest jedna osoba, ta zarażona wirusem, 484 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym i w sumie 121 osób objętych kwarantanną domową, a jak powiedziałem, są to dane dla miasta i powiatu bielskiego wspólnie, no bo też taką statystykę powiatowy inspektor prowadzi dla swojego obszaru działania, czyli dla miasta Bielska-Biała i powiatu bielskiego.
Szanowni Państwo, staramy się wszystkie informacje, wszystkie również pracowe, jak powiem, punkt informacyjny, mówię o Wydziale Zarządzania Kryzysowego, bo i odbieramy informacje, telefony od naszych mieszkańców z Anglii, którzy wybierają się do Polski, udzielamy wszelakich informacji związanych z organizacją i kwarantanny, pobytu, tych różnych spraw związanych z zamykaniem granic. Wiemy, jakie są problemy, bo o tym również była mowa na Zespole Zarządzania Kryzysowego w dniu wczorajszym, jakie są problemy z przekraczaniem granic, również pewnym osobom, które pracują u nas w mieście i jakie są problemy z tym związane. No, sytuacja jest taka, jak jest, natomiast no, staramy się swoimi działaniami, pan prezydent, jakby minimalizować skutki, chociaż wiadomo, że w niektórych sytuacjach są one bardzo dotkliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są dwa zgłoszenia. Najpierw pan radny Janusz. Ja mam do pana naczelnika kilka pytań, ale dotyczą one generalnie wolontariatu. Bardzo bym prosił, żeby pan powtórzył informację, gdzie i jak mogą zgłaszać się wolontariusze. Rozwinął ten temat, kto może być wolontariuszem. Chodzi mi na przykład o kryterium wieku. Czy są jakieś szczególne oczekiwania co do wolontariuszy, na przykład ze względu na wykonywany zawód? Jakie obecnie zadania realizują wolontariusze? Jakie sytuacji, albo inaczej, w miarę rozwoju wypadków spodziewacie się, że jakieś zadania szczególne dla wolontariuszy będą przyznawane i potrzebna będzie ich praca? Czy przewidują państwo, że rąk do pracy może zabraknąć i czy przewidujecie państwo właśnie jakieś szczególne zachęty do mieszkańców w związku ze zgłaszaniem się do pracy wolontariuszy? Dziękuję bardzo. Ponieważ pytań było kilka, proszę od razu. Szanowni Państwo, co do tego wolontariatu, to jak powiedziałem, całość, bo on dotyczy w tej chwili zadań dla wolontariatu, dotyczy głównie wsparcia i pomocy dla osób starszych i tego potrzebujących. I tą działalnością, tą działką jakby w tej chwili zajmuje się Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Numery telefonu całodobowe są na naszej stronie internetowej tego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podane i te osoby w tej chwili rekrutują się spośród ratowników PCK, harcerzy, pracowników Urzędu Miejskiego. No i trudno mówić o wolontariacie, bo również pracownicy Straży Miejskiej, jako nasi pracownicy Urzędu Miejskiego. I ta liczba zgłoszeń, ona nie jest w tej chwili duża, także ten, jakby mówiąc tak kolokwialnie, stan ilościowy wolontariuszy w chwili obecnej wystarcza na realizowanie tego potrzeb. Natomiast są jakby dodatkowe uruchomione możliwości, głównie spośród ratowników PCK, ale nie wykluczamy również w sytuacjach bardzo trudnych wykorzystania jednostek ochotniczych straży pożarnych do tego typu zdarzeń. Także na chwilę obecną liczba wolontariuszy i tych osób do pomocy jest w tym zakresie pomocy osobom starszym jest wystarczająca. Co do jakby drugiego pytania odnośnie problemów w jednostkach, no to ja się nie czuję tu kompetentny odpowiedzieć. Wiem, że takie sygnały docierają odnośnie ilości pracowników w schroniskach dla bezdomnych choćby, ale to myślę, że tu może pan sekretarz czy ktoś tutaj z panów prezydentów na temat odpowie, bo ja tutaj jakby dokładnych informacji i sposobu rozwiązania tego problemu po prostu nie znam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan prezydent Ruśniak, tak? Teraz chyba będzie mnie słychać. Jeżeli chodzi o zagadnienie związane z domami pomocy społecznej, których mamy 4, ze schroniskiem dla bezdomnych oraz z noclegownią, bo nie ukrywam, że podjęliśmy decyzję z panem prezydentem, aby noclegownia trochę przeformułowała swoje działanie, to znaczy jest czynna całą dobę. Ci bezdomni, którzy korzystali z niej do tej pory tylko w nocy, mogą w niej również pozostawać w ciągu dnia. Oczywiście my nie możemy nakazać przebywania w jej murach, ale generalnie taką możliwość stworzyliśmy. Oczywiście ci bezdomni też korzystają jak choćby z kuchni brata Alberta, w związku z czym tam tą możliwość wychodzenia mają. Na ten moment we wszystkich tych wspomnianych przeze mnie ośrodkach mamy zapewnioną kadrę. Oczywiście, że są sytuacje takie, że szczególnie osoby młode, które posiadają dzieci do lat 8 czy czujące się przeziębionymi są na L4 lub też na tych zwolnieniach związanych właśnie z opieką nad dziećmi. Natomiast na ten moment jest ta opieka, te etaty są obsadzone. Mało tego, jesteśmy też oczywiście przygotowani na taką sytuację kryzysową, gdyby tych rąk do pracy było brakowało. To są specjalne procedury, które opisują, co w tej sytuacji się dzieje i my będziemy przesuwać kolejne osoby związane bardziej z administracją. Także wydaje się, że jest ten temat opanowany.
czy tych, ja tu jeszcze tak zapisałem sobie pytania pana radnego, czy tych rąk do pracy może zabraknąć? No tego chyba nikt nie wie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie trzeba będzie realizować czynności. Natomiast jakby w znakomitej większości nasi mieszkańcy organizują się sami. To znaczy mamy sklepy spożywcze otwarte, apteki są otwarte, w związku z czym w rodzinach jest jak gdyby ta organizacja. Natomiast na ten moment i te informacje, które posiadamy z POIK-u, z Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, no to największy problem mają osoby samotne, osoby starsze, które mieszkają same w mieszkaniach, no i tam staramy się pomagać, czy to w realizacji zakupów, czy też wykupywaniu leków z apteki, ale na razie myślę, że wszystko jest pod kontrolą. Ja jeszcze w uzupełnieniu tego, co powiedział pan naczelnik, powiem, jeżeli chodzi o tą kwestię informacyjną, że też na profilu prezydenta naszego miasta możecie państwo znaleźć bardzo dużo informacji. Tak się składa, że obok strony internetowej media społecznościowe są teraz takim prawdziwym oknem na świat, więc pan prezydent również tam stara się zamieszczać te wszystkie informacje, które wydają się być potrzebne dla mieszkańców naszego miasta w obecnej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję, radny Jerzy Bauer. Dziękuję, panie przewodniczący. Moje pytanie dotyczy bezdomnych, którzy zamieszkują różne rejony naszego miasta, na przykład w parkach, w różnych wiatach przystankowych. Czy jakieś działania są podejmowane w stosunku do tych osób? I drugie pytanie dotyczy zabezpieczenia pracowników Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, szczególnie druhów OSP, którzy biorą udział w akcjach w różnych miejscach. I jakie właśnie są sposoby zabezpieczenia ich przy ewentualnym kontakcie z osobami podejrzanymi o zarażenie lub zarażonymi? Dziękuję. Proszę państwa, jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące wyposażenia jednostek OSP, no tak się składa, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał wytyczne odnośnie zabezpieczenia członków jednostek OSP w sprzęt i niezbędne środki. Część tych środków, znaczna część została zakupiona. W dniu dzisiejszym wszystkie jednostki OSP odbierają przygotowane w workach, zapakowane do każdej jednostki OSP te niezbędne materiały i zabezpieczenia. I one będą uzupełniane jeszcze w tym tygodniu. Ale ta pierwsza część, najważniejsza, czyli maseczek i rękawiczek, środków dezynfekcyjnych, jest do odbioru u nas w wydziale. W dniu dzisiejszym wszystkie jednostki OSP z miasta odbierają. Również dotyczy to Straży Miejskiej, która już zakupiła pewne rzeczy i w tym tygodniu, w dniu jutrzejszym i w piątek będzie uzupełniona o kolejną dostawę materiałów tak bardzo w tym temacie potrzebnych. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ruśniak. Na to drugie pytanie myślę, że odpowiedź jest w miarę wyczerpująca, tylko dodam, że bardzo dużo organizacji się uaktywniło w tym zakresie, nawet pożytku publicznego, które posiadają materiały i środki do tego, aby produkować maseczki. I choćby wczoraj informacja, że Teatr Grodzki jest gotowy produkować 2000 maseczek dziennie. Także tutaj jakby wydaje się, że jeżeli chodzi o same maseczki, temat będzie zabezpieczony, ponieważ no, rynek sobie z tym radzi. Natomiast jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie pana radnego, no to cóż, to podobnie jak my, obywatele, którzy mamy domy, również nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni i de facto możemy opuszczać nasze miejsce zamieszkania. Na ten moment zaleca się tylko, żebyśmy nie opuszczali tych miejsc, tak i my też nie możemy tych bezdomnych jakby przytrzymać choćby w tej noclegowni. To, co zrobiliśmy, to stworzyliśmy te warunki, że mogą tam przebywać. Natomiast no, to są wolni ludzie i jeżeli zamierzają gdzieś tam przemieszczać się po mieście, to im tego zabronić nie możemy, aczkolwiek nasza Straż Miejska jest wyczulona na wszelakie te formy aktywności, jak państwo wiecie. Decyzją prezydenta również w pierwszych dniach wprowadzenia w ubiegłym tygodniu tej sytuacji, kiedy szkoły zostały zamknięte, no to Straż Miejska również prowadziła kontrolę młodzieży, która gromadziła się, czy to w galeriach handlowych, legitymowała ich, no bo przypomnijmy, że to nie jest czas wakacji, tylko czas kwarantanny, także powinniśmy wszyscy pozostawać w domach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Dorota Piegi-Zdrowczyk. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie, dzisiaj rano dostałam na Messengera informację od zaniepokojonej mieszkanki naszego miasta, która zaniepokojona jest sposobem przewożenia pasażerów w dobie tej epidemii, którą mamy, liniami MZK. Otóż zacytuję ją. Jeżdżę do pracy i nie tylko ja, ale tłum ludzi linią numer 19. Autobus ten jeździ
trzy razy dziennie na każdą zmianę i z każdej zmiany. O ile kierowców odizolowano, o tyle pasażerowie gniotą się w krótkim autobusie. Czy nie byłoby możliwości takiej, aby albo zwiększyć przejazdy na tej trasie 19, albo dać jakiś autobus przegubowy, większy, który po prostu rozlokowałby może bardziej tych ludzi, bo faktycznie no, z jednej strony patrzymy na to bezpieczeństwo, a z drugiej strony ci ludzie no, są bardzo blisko siebie stłoczeni. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że oczywiście wszystkie nasze autobusy MZK od początku, kiedy temat koronawirusa pojawił się w w otoczeniu, w naszym kraju, można powiedzieć, zaczęto o tym mówić, są dezynfekowane. Natomiast oczywiście wniosek pani radnej niezwłocznie po posiedzeniu tej sesji przekażę do MZK. O, tu pan prezydent działa szybciej niż ja mówię, to znaczy już jest przekazane i będziemy to realizować, bo oczywiście to są cenne uwagi naszych mieszkańców, także będziemy to realizować. Dziękuję bardzo. Radny Martyn. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam zapytanie odnośnie tego, że skoro zamykamy urzędy, czyli opłaty podatkowe, tudzież wszystkie inne formalności związane z terminem do złożenia do Urzędu Miasta do końca marca, mam nadzieję, że zostaną wydłużone. Tutaj też mam na myśli, tak jak poruszyłem wczoraj na komisji budżetowej, jeśli chodzi o budżet obywatelski, on ma wystartować od 23 marca. Czy możemy liczyć na to, że po prostu terminy zostaną przełożone o czas, w którym znajdujemy się w kwarantannie? Dziękuję. Oczywiście, panie radny, pana wczorajszy wniosek z komisji budżetowej, który raczyłem wysłuchać, przekazałem już dzisiaj o poranku panu prezydentowi. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, w związku z powyższym tak, rozważamy to, jeżeli uznamy, że składanie wniosków do budżetu obywatelskiego będzie, ta sytuacja, która istnieje, będzie rodziła jakieś niebezpieczeństwo, że nie wszyscy mieszkańcy będą mogli w odpowiedni sposób się wypowiedzieć w tym zakresie, to wydłużymy ten termin. Natomiast jeżeli chodzi o zamknięcie naszego urzędu, no to nie jest tak, że my zupełnie zamkniemy tutaj drzwi i nikt nie będzie przychodził do pracy, bo tak jak powiedział pan naczelnik, de facto urząd będzie pracował, natomiast staramy się wyeliminować te sytuacje, kiedy mogłoby nastąpić takie bezpośrednie jakiś kontakt mieszkańca z urzędnikiem, więc w pewnych sferach działania naszego urzędu przechodzimy na pracę zdalną, na pracę, na kontakt poprzez telefon, poprzez e-mail. Także de facto tutaj te tematy dalej będą realizowane przez nasz urząd. Oczywiście tam, gdzie to możliwe, zalecana jest praca zdalna. Ja myślę, że tu w tym zakresie dopowie jeszcze pan sekretarz miasta, który niejako jest dyrektorem urzędu i opowie w szczegółach, jak ta sytuacja wygląda. To tak, to ja tytułem uzupełnienia, pan naczelnik zarządzania kryzysowego przywołał decyzję z dnia wczorajszego prezydenta miasta, że urząd, jakby to jest dalsze ograniczenie kontaktów bezpośrednich z naszymi klientami, natomiast są pewne wyjątki. Można nadal odebrać dowód osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości po wcześniejszym umówieniu się. Można rejestrować urodzenia i zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale również po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub poprzez internet. I w Wydziale Komunikacji również wydawane są uprawnienia dotyczące kierowania pojazdem, ale również po wcześniejszym umówieniu się. Ja tylko jeszcze uzupełnię, że zgodnie z poleceniem pana prezydenta te stanowiska zostaną odpowiednio zabezpieczone i wszystkie będą funkcjonować na parterach budynku. Dowody osobiste również można będzie odebrać, plac ratuszowy 6, parter za szybą stanowiska będą przygotowane. Dziękuję. Ad vocem radny Litwin. Ja bym chciał się jeszcze dopytać o obowiązki podatkowe od nieruchomości gruntów. Jak to państwo przewidujecie, żeby to wybrzmiało dzisiaj na sesji? Proszę bardzo, pan skarbnik. W kwestii roznoszenia decyzji podatkowych, pan prezydent podjął decyzję, że będziemy korzystać z pośrednictwa Poczty Polskiej z uwagi na to, żeby ograniczyć kontakt naszych pracowników z mieszkańcami. Pragnę przypomnieć, że to jest 60 tysięcy podatników i nie ma co ryzykować. Mamy już podrukowane decyzje podatkowe.
Można powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji, że ta modernizacja map geodezyjnych spowodowała przesunięcie dostarczenia tych decyzji podatkowych, dlatego że 15 marca jest ustawowy termin. Proszę sobie wyobrazić, w ubiegłym roku było 18 tysięcy naszych mieszkańców, którzy pofatygowali się do urzędu, aby uiścić tą daninę publiczną. Jest to bardzo chwalący czyn. Natomiast w obecnej sytuacji byłoby to bardzo duże zagrożenie, dlatego sukcesywnie będziemy dostarczać na pocztę tą korespondencję i za pośrednictwem wspomnianej poczty ten termin gdzieś będzie określany po dostarczeniu do danego mieszkańca, danego podatnika. Dziękuję bardzo, radny Maksymilian Tyko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem bardzo serdecznie pani wiceprzewodniczącej podziękować akurat w kontekście tej linii numer 19. Dobrze, że to przyszło do głowy, bo to jest, drodzy państwo, linia, która jedzie z największego osiedla mieszkaniowego, gdzie jest skupisko ludzi, do największego zakładu pracy, bo większość po prostu mieszkańców Złotych Łanów, którzy mieszkają w większości w blokach, wieżowcach 10-piętrowych, jedzie potem na pierwszą zmianę w tej chwili, bo już drugiej, trzeciej zmiany nie ma, do Fiata. Dlatego to zagrożenie spotkania z wieloma ludźmi jest tam bardzo duże. Dlatego również ja ze swojej strony bardzo, bardzo mocno proszę i dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Waluś. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie, bo nie ma dzisiaj pana Piotra Ryszki, który prowadzi Towarzystwo Brata Alberta. Co z tymi ludźmi się dzieje? Stołówka bodajże jest nieczynna. To jest około 700 ludzi korzystających z niej od poniedziałku do soboty i również świetlica, która poprzednio funkcjonowała. I następna sprawa, to rozumiem, że kasa w Urzędzie Miejskim jest również nieczynna. W razie otrzymania nakazu trzeba wszystko iść i płacić, albo jeżeli ktoś ma internet, a nie, to stać na poczcie. Z tym, że jest taka też sytuacja, że puszczają jedną osobę, a reszta stoi, więc to jest pewne ograniczenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma informacje w tych sprawach, które poruszałem? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o stołówkę, to stołówka jest jak najbardziej czynna. Są pewne ograniczenia. Wpuszczane jest po 10 osób z uwagi na ich bezpieczeństwo. Jest to również ustalone z panem Ryszką, z panem przewodniczącym, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, jak również pan prezydent podjął decyzję, aby wspomóc tą jadłodajnię i przekazał również środki dezynfekujące, środki higieny dla personelu, aby to zagrożenie w jak największym stopniu zminimalizować. Na pewno jest nieczynna łaźnia, no, z uwagi na potencjalne zagrożenie, którego w łaźni się nie da wyeliminować. No, podjęto decyzję, iż łaźnia jest nieczynna. Jadłodajnia jest jak najbardziej czynna. Jeszcze sprawa kasy. Szanowni państwo, no w chwili obecnej kasy w urzędzie są nieczynne. Jest to reakcja pana prezydenta z ostatniego dnia, dlatego że my też, pan prezydent stara się jakby na bieżąco, no sytuacja się też dynamicznie zmienia, a kasy to jest ten obszar, który jest obarczony największym albo prawie największym ryzykiem, więc na chwilę obecną można uiszczać wszelkie płatności drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Natomiast czy taka sytuacja zostanie utrzymana, trudno w tym momencie powiedzieć. Czy pan skarbnik? Szanowni państwo, ja tutaj chciałbym naprawdę uspokoić wszystkich mieszkańców. Jak dostaniecie państwo decyzję podatkową, jest dopiero 14 dni od daty otrzymania obowiązek. Natomiast sytuacja jest tak dynamiczna, że oczekujemy jakiegoś rozwiązania odgórnego przez rząd, aby móc przesunąć termin płatności. I wiem, że takie prace są prowadzone, takie rozmowy są prowadzone. Tak więc spokojnie, na razie nie robimy żadnych takich gwałtownych ruchów, bo zanim my dostarczymy naszym mieszkańcom, w pierwszej kolejności poszły decyzje podatkowe do podatników zamiejscowych, a dopiero w drugiej kolejności pójdą do naszych mieszkańców. Więc to uważam, że się wszystko rozciągnie w czasie dla bezpieczeństwa i mieszkańców, i tutaj wszystkich, którzy będą w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. To w takim razie ostatni głos, pan radny Konrad Łoś.
Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie. Jedna z moich interpelacji dotyczy właśnie stanu zagrożenia epidemicznego i być może tutaj uzyskam odpowiedź na zadane pytanie. Ono dotyczy stref płatnego parkowania. Mianowicie wiele miast w Polsce, chociażby Gdynia, chociażby Kraków, Tychy i wiele innych, zawiesza pobieranie opłat w tychże strefach. Celem takiego działania jest ułatwienie funkcjonowania mieszkańców, którzy nie mogą pozostać w domu i na przykład dojeżdżają do pracy w centrum miasta, bądź też opiekują się osobami starszymi, które często zamieszkują właśnie rejony Śródmieścia w obrębie, czy też w bezpośredniej bliskości stref płatnego parkowania. Jak również jest to pewien taki element polegający na ograniczeniu dotykania tych parkomatów przez kierowców. Nie wszyscy korzystają z mobilnych aplikacji. Jakie tutaj stanowisko w tej sprawie pan prezydent miasta podejmie w najbliższym czasie? Szanowni państwo, możemy bardzo prosto to przełożyć też na temat korzystania na przykład z bankomatów. Przecież wypłacamy pieniądze i również dotykamy tych klawiszy. No, najważniejszą rzeczą jest dbanie o higienę osobistą, mycie rąk. I tak naprawdę wiele jest takich punktów styku w naszym codziennym życiu. Jednak mimo wszystko chodzimy do różnych instytucji, chodzimy choćby do sklepów, do aptek. Tam również następuje moment dotykania klamek, używania urządzeń do płatności nawet mobilnej, jeżeli rachunek przekracza 50 zł. Wiemy oczywiście, że w tym zakresie też mają nastąpić pewne zmiany i ta płatność ma następować bez dotykania klawiatury do 100 zł. Ale na razie tych punktów takich styku naszych, nazwijmy to już kolokwialnie, rąk z jakimiś elementami jest bardzo dużo, więc uznaliśmy, że na ten moment nie ma potrzeby, aby eliminować w ten sposób te punkty parkowania. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę bardziej istotne jest to, aby w późniejszym terminie zadbać o higienę rąk, umyć porządnie ręce, no i to w tym zakresie naprawdę powinno wystarczyć. Dziękuję. Pan prezydent Kucio. Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałem poinformować, że z dniem jutrzejszym od godzin rannych autobus numer 19 będzie jeździł tylko w wersji długiej. Dziękuję. Dziękujemy za szybką reakcję i ad vocem pan radny Konrad Lutz. No tak, panie prezydencie, ograniczenie dotykania urządzenia to jest jedna sprawa, natomiast też podniosłem inny argument. Chodzi o ułatwienie funkcjonowania mieszkańców. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy pozostają w domu, część mieszkańców jednak dojeżdża do pracy w centrum miasta. No i myślę, że zniesienie tychże opłat byłoby tutaj no daleko idącym ułatwieniem dla mieszkańców. Dziękuję. Rozumiem, że nie ma dodatkowych odpowiedzi. Nie ma innych zgłoszeń. Dziękuję bardzo za przedstawienie tej informacji. Możemy przejść do następnego punktu porządku obrad. To jest punkt numer 7. O 5 i 6 zdjęliśmy. Punkt numer 7 to uchwała wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Proponuję, aby przedstawienie tego punktu odbyło się łącznie, by pan skarbnik przedstawił łącznie z informacją czy uzasadnieniem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na obecny rok. Oczywiście głosowanie odbędzie się rozłącznie. Tutaj zresztą informacja dla państwa, zapewne wszyscy radni o tym wiedzą, tak, ale niektóre zmiany zaproponowane przez prezydenta właśnie w uchwale budżetowej są rzeczywistym powodem przeprowadzenia tej sesji, między innymi właśnie, no zresztą powie o tym pewnie pan skarbnik, czy w dyskusji to się pokaże, sprawa dotycząca finansów naszego szpitala miejskiego. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zmiany, jakie pan prezydent zaproponował w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej zostały przedstawione na wszystkich komisjach. Ja bym tylko chciał teraz pokrótce streścić, o co chodziło. Natomiast zanim to zrobię, szanowni państwo, trzy rzeczy proszę, abyśmy zmienili, dlatego że drobne błędy, takie literówki się wkradły i mają one istotne znaczenie. Na stronie 48 prosiłbym, aby w miejscu, w którym jest mowa, iż zabezpieczamy poręczenie dla spółdzielni socjalnej, wkradł się błąd od 2020 do 2020. Proszę o zamianę tego na do 2022.
Jednocześnie na drugiej stronie ostatnia rata planowanej pożyczki, którą miasto chce udzielić Beskidzkiemu Centrum Onkologii. Zaplanowana spłata jest określona 2 200 000, natomiast w tekście w przychodach wkradł się błąd, jest 1 800 000. Proszę wpisać 1 200 000. Natomiast w zakresie przedsięwzięcie, które jest na 42 stronie ostatnie, czyli mające punkt 1.3.2.57, interaktywne centrum bajki i animacji. Szanowni Państwo, tyle w zakresie zmian i tych korekt, które proszę, aby nanieść na ostateczną wersję. Natomiast poszczególne przedsięwzięcia, które Pan Prezydent przedstawił w tej zmianie, dotyczą tego, iż limity wydatków na te zadania muszą ulec zmianie, bądź też z racji tego, że w ubiegłym roku nie zostały w całości wykorzystane, tak jak to ma miejsce przy Willi Sixta, bądź też inne zadania wymagają zwiększenia, bądź też przesunięć środków. Szczegółowo te zadania były na poszczególnych komisjach omawiane, jeżeli będą jakieś pytania. Bardzo proszę. Największą zmianą, jaką zaplanowaliśmy, to jest pożyczka dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w związku ze zmianą ustawy dotyczącej zmiany w zakresie dochodzenia należności na drodze cywilnoprawnej i tych należności przedawnionych. Szpital 13 milionów niezbędnie potrzebuje, aby poprawić sobie płynność finansową i jednocześnie ograniczyć koszty powstałe przy ewentualnych roszczeniach poszczególnych podmiotów w tym zakresie. Ważną kwestią jest również poręczenie, jakie znajduje się w tej wieloletniej prognozie finansowej dla spółdzielni socjalnej, którą miasto Bielsko-Biała chce utworzyć z gminą Kozy. W ramach środków, które otrzymamy na doposażenie i utworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych, to też zabezpieczenie zagwarantuje wykorzystanie pieniędzy przez tą instytucję, przez tą spółdzielnię socjalną. Natomiast w zakresie zmian w budżecie, Szanowni Państwo, zwiększył Pan Prezydent kwotę na wydatki, bowiem kontynuowanie, został ostatni odcinek na ulicy Cieszyńskiej, aby go zmodernizować. W tym roku skończy się duży odcinek modernizowany w zakresie środków unijnych, dlatego Pan Prezydent wyprzedzająco zabezpieczył pełną kwotę, aby te prace mogły się równocześnie zakończyć na tej drodze. Ponadto Pan Prezydent podjął decyzję, że w tym roku będzie funkcjonował basen Panorama. Dopiero po jego zamknięciu nastąpi kompleksowa modernizacja. Na etapie projektowania budżetu te pieniądze nie były zabezpieczone, dlatego że planowaliśmy inny proces technologiczny. Natomiast w tym zakresie trzeba było dodatkowo zabezpieczyć pieniądze w na Panoramie, aby mogła ona w sposób należyty zabezpieczyć się na sezon letni i być miejscem wypoczynku dla naszych mieszkańców. Ponadto zostały rozdysponowane środki, które zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie przez rady osiedlowe. Wszelkiego rodzaju harmonogramy zostały dostarczone do nas i niezbędne kwoty są przesunięte. Do tego wymagana jest decyzja rady, bo są to przesunięcia między poszczególnymi działami. Ponadto z istotnych kwestii skorygowaliśmy kwotę dochodów o tą część, która w ubiegłym roku wpłynęła do budżetu w ramach przebudowy ulicy Sosnkowskiego i jednocześnie po ostatecznym rozstrzygnięciu i poniesieniu wydatków wiemy, że ponad 400 tysięcy będzie ona mniej kosztowała, dlatego te stosowne zmiany są zawarte. Szanowni Państwo, może pokrótce tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego do obu projektów uchwał. Możemy przystąpić w takim razie do głosowania. W punkcie 7 głosujemy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, druk nr 413, z tymi wszystkimi poprawkami, które zostały zaznaczone. Czy jeszcze, panie skarbniku, czy jeszcze coś dojdzie przed głosowaniem, czy? Nie, bo myślałem, że jeszcze jakieś konsultacje w związku z głosowaniem. Nie. Wracamy do głosowania, czyli głosujemy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, druk nr 413. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie
ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. I wyniki głosowania. 15 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do punktu 8. Informacja została już przekazana. Uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na bieżący rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Dziękuję. I wyniki głosowania proszę jednogłośnie. 15 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym. Mamy tutaj druk 398 w drugiej wersji. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szanowni Państwo, to jest bardzo wyczekiwana uchwała przez chyba wszystkich najemców bądź też osoby korzystające z mienia publicznego, które podpisają umowę cywilnoprawną i na tej podstawie uiszczają należność cywilnoprawną do naszego budżetu. Informuję, że ta uchwała daje możliwość nieobciążania kogoś, podatnika, mieszkańca, który spóźni się w uiszczeniu zapłaty, ale warunek, o ile ta zapłata nie jest równowartością tych przysłowiowych 40 euro, które ma stanowić rekompensatę dochodzenia należności. Tak więc dopóki należność nie przekroczy 40 euro, nie będziemy, jest tytuł prawny w tym momencie dla prezydenta, aby nie obciążał za takie nieterminowe uiszczenie należności cywilnoprawnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę w takim razie o anulowanie tego. Proszę o anulowanie tego. Czy pan radny Wojtasik zgłosił się do udziału udziału w dyskusji? Jeszcze przed zadaniem pytania, a pytanie moje dotyczy, czy rzeczywiście w sytuacji, kiedy euro będzie wyższa w stosunku do złotówki, to będzie ta zasada obowiązywała? Ta zasada będzie obowiązywała w następujący sposób. Jeżeli należność cywilnoprawna nie przekroczy kwoty równowartości 40 euro w przeliczeniu na średni kurs z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ta którym ten termin płatności wystąpił, to nie będziemy obciążać. Jeżeli przekroczy choćby o jeden grosz, prezydent ma obowiązek w tym momencie wystawić tą kwotę rekompensaty w wysokości 40 euro. Dziękuję. To teraz możemy już przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma wpływu to na wynik głosowania, pani radna, jeśli... Dobrze. 14 za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Proszę z zakończeniem głosowania poczekać zawsze do momentu, w którym ja to ogłoszę. Dobrze? Bo jak są radni, którzy są w trakcie i nie możemy im tego uniemożliwić. Przy 15 obecnych 14 głosowało za, jednogłośnie zostało to, ta uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Punkt 10 został zdjęty. Punkt 11 to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta za 2019 rok. Informacja została przekazana radnym w formie pisemnej. Omawiana była, została przyjęta przez odpowiednią komisję. Doszedłem do wniosku, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej ma ważniejsze zadania niż udział w naszej sesji. W związku z tym taka forma przedstawienia uważam, że powinna Państwu radnym wystarczyć. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji? Proszę o zagłosowanie za uchwałą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszystko jest w porządku. Dziękuję. 15 radnych za, przeciw nie był nikt.
nikt się też nie wstrzymał. Informacja została przyjęta. W punkcie 12 mamy sprawozdanie przyjęcie uchwały, uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Przyjąłem tutaj podobną praktykę postępowania. Rozumiem, że spotkało się to z akceptacją Państwa Radnych. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I wyniki głosowania. 15 za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jednogłośnie uchwałę podjęliśmy. Punkty 13 i 14 zostały wycofane. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów. Kto przedstawia? Myślę, że wchodzący pan naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, pan Przemysław Smyczek. Witamy. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zgodnie z przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą fundować stypendia w dziedzinie kultury i sztuki i ta kompetencja ustalenia trybu i warunków przyznawania jest kompetencją organu stanowiącego. W związku z powyższym jest przedstawiona propozycja uchwały Rady Miasta określającej dokładnie jakie osoby, na jakich zasadach, w jakich dziedzinach sztuki i innych sferach kultury mogą otrzymywać stypendia na wykonanie programów stypendialnych w tej dziedzinie oraz kwotę tych stypendiów. I również załącznikiem do tej uchwały jest tryb pracy komisji konkursowej. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był omawiany. Spotkał się z pozytywną opinią komisji. Kto z Państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Czekamy. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I wyniki głosowania. 15 radnych za. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie kontynuowania zadania powiatu bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez gminę Bielsko-Biała. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie bibliotek publicznych jest zadaniem samorządu o charakterze obowiązkowym samorządu każdego szczebla. W celu efektownego wykonywania takiego zadania w 2002 roku została zawarta umowa pomiędzy powiatem bielskim a miastem Bielsko-Biała celem prowadzenia czy wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką i z tytułu tego wykonywania zadania powiat przekazuje na kwotę 170 tysięcy złotych. To jest kontynuacja tej współpracy i na podstawie Państwa uchwały będzie zawarty stosowny aneks. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych było za. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Punkt 17 wycofany. Punkt 18. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ta informacja została również Państwu przekazana na piśmie. Była omawiana na komisji, która informację przyjęła. Czy są jakieś zgłoszenia do dyskusji? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I proszę o podanie wyniku. Jednogłośnie 15 radnych przyjęło uchwałę. I punkt 19 w tej chwili. Tak. Punkt 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu żłobka miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. Pani Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej właśnie wchodzi. Proszę.
Halo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wprowadzenia dodatkowego kryterium przy rekrutacji do żłobka miejskiego. Będzie dodatkowe kryterium polegające na takim oświadczeniu rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub stwierdzeniem, że takie z przyczyn zdrowotnych takie szczepienia nie mogły się odbyć. To jest jedyna zmiana tej uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 15 radnych jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała to jest jedna z tych, które powinniśmy podjąć niezwłocznie, żeby nie zatrzymywać pewnych procedur. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej. Kto z Państwa przedstawi? Ja myślę, że pan dyrektor ZGM Ireneusz Kiecak miał przedstawiać ten projekt uchwały. Okej, okay. Jeżeli Państwo radni taką konieczność ktoś się zadeklaruje, to będziemy czekać. Jeśli nie, to poproszę pana radnego Łosia o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej z czerwca 2018 roku obowiązuje już blisko 2 lata, czyli ta aktualna uchwała. I to jest wystarczający okres, aby dokonać pewnej oceny zawartych w niej rozwiązań, zwłaszcza związanych z pracami nad listami wynajmu mieszkań. Oczywiście poza koniecznością dostosowania uchwały do znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, także ubiegłoroczne prace nad listami podyktowały potrzebę doprecyzowania istniejących uregulowań. W tym miejscu wyrażam umiarkowane zadowolenie, że kilka moich postulatów zostało wprowadzonych do przedłożonego projektu uchwały. Pierwszy z moich wniosków wyrażony w interpelacji, którą złożyłem rok temu, 6 marca 2019 roku, dotyczył sformalizowania decyzji prezydenta miasta o podjęciu prac nad listami wynajmu mieszkań. Argumentowałem wówczas, że czynność ta powinna być transparentna, precyzyjnie oznaczona w czasie oraz materializować się w formie odrębnego, samodzielnego dokumentu. Sugerowałem wówczas formę zarządzenia. W odpowiedzi na interpelację zostałem zapewniony, że mój wniosek zostanie poddany analizie. Przedłożony pierwotnie projekt uchwały nie uwzględniał mojej propozycji, co poddałem krytyce podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa w lutym bieżącego roku. Po czym została przygotowana druga wersja uchwały, która przewiduje już, że decyzję o podjęciu prac nad listami podejmuje prezydent miasta w formie zarządzenia. To ma istotne znaczenie w kontekście innego przepisu, zgodnie z którym listy opracowuje się co najmniej raz w roku na podstawie wniosków pozytywnie zweryfikowanych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego decyzję o rozpoczęciu prac nad listą. Stąd tak ważna jest data rozpoczęcia prac nad listą i teraz zarządzenie będzie publikowane i nikt nie będzie miał już wątpliwości, kiedy ta decyzja została podjęta. Natomiast drugi mój wniosek, zgłoszony w minioną środę podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, dotyczył potrzeby doprecyzowania pojęcia zespół zawartego w słowniczku wyrażeń zawartych w uchwale. Prezydent miasta tutaj zadziałał błyskawicznie. Została złożona autopoprawka do drugiej wersji druku, która w pełni uwzględnia moje uwagi do sposobu definiowania pojęcia zespołu. Teraz już nie ma wątpliwości, o jaki zespół chodzi, bądź ile tych zespołów powinno być. To są oczywiście pozytywne aspekty, czyli dwa moje wnioski odpowiednio merytorycznie uzasadnione znalazły akceptację prezydenta poprzez wniesienie drugiej wersji uchwały i autopoprawki do niej. Ale mam też uwagi do przedłożonego projektu i tutaj chciałbym te uwagi przedstawić. Paragraf 39, czyli ten tryb szczególny, dotychczas ukształtowany w sposób modelowy, można powiedzieć, umożliwiający komisji niezwłoczne reagowanie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy mieszkaniowej, został absolutnie niepotrzebnie zmieniony. Będzie to implikować kolejne problemy.
Mianowicie uchylając sformułowanie, że komisja ocenia istnienie podstaw do skierowania wniosku do prezydenta w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. To sformułowanie całokształt okoliczności sprawy zostało wykreślone na rzecz enumeratywnie wymienionych sztywnych przesłanek. No bez względu na to, czy ich przeprowadzanie w określonej sytuacji jest celowe, czy też pozbawione racjonalności. Takie działanie, uważam, jest społecznie tutaj nieuzasadnione. Odbieramy komisji jakże konieczne w tego typu przypadkach, sprawach, działanie w ramach tak zwanego quasi swobodnego uznania. Ograniczamy tym samym komisję w możliwości podejmowania decyzji w oparciu o zasady słuszności, celowości czy też sprawiedliwości. Zresztą paragraf 39 ustęp 2 jest wewnętrznie sprzeczny, bo powstaje pytanie, co w sytuacji, kiedy nieudzielenie pomocy realnie może pogorszyć sytuację życiową wnioskodawcy, a na przykład wynik kwestionariusza kwalifikacji punktowej takiej pomocy tego nie uzasadnia. Dotychczas obowiązujące brzmienie z takim problemem bardzo łatwo sobie radziło, dawało szereg możliwości. My teraz się usztywniamy w tej przedłożonej propozycji. Kolejna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to paragraf 31. Mianowicie ten paragraf 31, on zawiera taką podwójną sankcję. Mianowicie dwukrotna odmowa przyjęcia propozycji mieszkaniowej bez racjonalnego uzasadnienia powoduje przesunięcie wnioskodawcy na ostatnie miejsce na liście. I druga sankcja, w przypadku nieprzyjęcia tej trzeciej propozycji mieszkaniowej, wynajmujący przedkłada prezydentowi miasta wniosek o skreślenie z listy. Ja jestem przeciwnikiem. Proszę zmierzać. Tak. Ja optuję za wykreśleniem tej sankcji daleko idącej, powodującej skreślenie z listy, dlatego że w istocie uchwała wymusza przyjęcie tej trzeciej propozycji przedłożonego lokalu. I ta moja argumentacja idzie w kierunku aktualnego orzecznictwa sądowego. Mamy teraz taki wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 30 stycznia 2020 roku, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność takiej uchwały w następstwie zaskarżenia jednej osoby, która, co do której ta sytuacja miała zastosowanie. Zresztą orzecznictwo innych sądów administracyjnych również w tym kierunku idzie i można tutaj jako przykład powołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 kwietnia 2019 roku. Panie radny, proszę zmierzać do końca. Czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 6 lutego 2019 roku. Także proponuję, żeby tą sankcję w postaci wykreślenia z listy usunąć. No jeszcze mam kilka uwag, ale skoro pan przewodniczący już prosi o zakończenie wypowiedzi, to dziękuję bardzo. Proszę ze względu na regulamin, panie radny. Proszę bardzo, pan. Oczywiście do wszystkich pytań odniesie się pan dyrektor Ireneusz Kiecak, natomiast ja mam taką propozycję, panie przewodniczący, czy moglibyśmy spróbować, żeby te osoby, które z ramienia prezydenta prezentują państwu projekty uchwał, spróbowały mówić bez mikrofonu, bo wszyscy ci państwo mówią do jednego mikrofonu i pojawił się taki głos, że są pewne obawy sanitarne. A może byśmy spróbowali bez mikrofonu, jest nas na tyle mało w sali, że być może będziemy słyszalni. Czy problem nie jest ze słyszalnością dla radnych, tylko z tym, że jesteśmy zobowiązani ustawowo do utrwalania zapisów dźwięku i obrazu. I obawiam się, że zapis dźwięku bez mikrofonu nie będzie możliwy technicznie. To może mam taką propozycję, żebyśmy wykorzystywali ten mikrofon na bonie, proszę gdyż bardzo. On przez to, że jest na stojaku, nie wymaga, oczywiście, nie ma potrzeby jego dotykania. Oczywiście. Bardzo proszę, panie dyrektorze, tam. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W odniesieniu do poruszonych kwestii, tak jak pan radny Łoś wskazał, zostały wprowadzone i w pierwotnej wersji, i w drugiej wersji zasad wynajmu lokali mieszkalnych uchwały postulowane zmiany. Natomiast w odniesieniu do paragrafu 39, pierwotną intencją, gdy tworzona była w ogóle znowelizowana uchwała w 2018 roku, było to,
aby osoby, które w trybie szczególnym będą rozpatrywane i będą miały możliwość przydziału lokalu mieszkalnego, żeby do nich odnosiły się dokładnie takie zasady, jak do osób, które muszą przejść cały proces tworzenia listy. W związku z wtedy interpretacją było to stosowane, było to inaczej stosowane, jakkolwiek było to omawiane na posiedzeniu ostatniej komisji. W mojej opinii zasady są dokładnie te same. Jest tu wprowadzenie obligatoryjnego warunku wizytacji przed rozpatrzeniem przez komisję wniosku i ewentualnym skierowaniu do prezydenta w celu realizacji. I takie w tym zakresie było to też omawiane w trakcie spotkania pod koniec lutego, w trakcie spotkania w nadzorze prawnym Wojewody Śląskiego w Katowicach. Stąd też nie widzę tutaj potrzeby ewentualnych innych zmian. Natomiast jeśli chodzi o paragraf 31 i możliwość skreślenia z listy po nieprzyjęciu trzech propozycji bądź przesunięciu na koniec listy po nieprzyjęciu dwóch kolejnych w sposób nieuzasadniony, bo są oczywiście przypadki, kiedy jest odmowa, jest ona rozpatrywana przez zespół do spraw wskazywania lokali mieszkalnych. I w sytuacji, jeżeli jest takie uzasadnienie, odmowa jest uznawana za zasadną i nie liczy się. Natomiast ten paragraf akurat nie uległ żadnej zmianie, stąd też stosowany jest już od dłuższego czasu. Natomiast wykreślenie tego paragrafu w praktyce skutkowałoby tym, że osoba mogłaby bez końca odmawiać przyjęcia lokalu mieszkalnego, czekając, nie wiem, potencjalnie na pojawienie się, dajmy na to, wybudowanego nowego budynku, czy też w sytuacji, jeżeli dana osoba miałaby wiedzę, że w planach będzie taka inwestycja. No, aktualnie jest planowana inwestycja budowy nowych budynków mieszkalnych przy ulicy Wapiennej Solskiego. No, w tej sytuacji mielibyśmy przyblokowane listy, ponieważ osoby z poprzednich lat cały czas odmawiałyby kolejnych propozycji, czekając na to idealne mieszkanie. No, to spowodowałoby sytuację taką, że mielibyśmy dziesiątki mieszkań, których nikt nie chce wziąć. Stąd też, tak jak mówię, ten paragraf nie był zmieniany i nie widzę przesłanek, żeby to wykreślać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Mamy wniosek formalny pani Doroty Jegzik-Izydorczyk i ad vocem pana Konrada Łosia. Może zacznijmy od, skoro nie ma innych zgłoszeń, od ad vocem i potem wniosek formalny. Tak, rzeczywiście ten paragraf 31 obowiązuje od dłuższego czasu. Natomiast ja wskazałem na ukształtowane w tym zakresie orzecznictwo sądowe. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku pochodzi z 30 stycznia bieżącego roku. Natomiast równie świeże są orzeczenia sądów administracyjnych w Gliwicach oraz w Kielcach. I generalnie jest to dość utrwalona linia orzecznicza, która właśnie poddaje krytyce taką uchwałę, taki przepis, który wymusza właśnie na wnioskodawcy przyjęcie zaproponowanego lokalu pod tą sankcją. Ale mam pytanie do pana dyrektora. Ile razy w ciągu ostatnich 3 lat taka sankcja skreślenia z listy została zastosowana? Jeśli chodzi o indywidualne przypadki, tak. Myślę, że kilkanaście razy. Co najmniej kilka razy, dwukrotnie kierowałem do prezydenta miasta pisma o wykreślenie osób. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile w danym piśmie było osób czy rodzin do skreślenia, stąd mówię między kilka a kilkanaście. Dziękuję bardzo. I wniosek formalny pani radna Jegzik-Izydorczyk. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja składam wniosek o głosowanie nad projektem przedstawionej uchwały bez poprawek zgodnie z wersją przedstawioną przez pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję. Czyli to będzie druga wersja
z autopoprawką przedstawioną również przez prezydenta. Dobrze, dziękuję. Nie ma innych zgłoszeń. Rozumiem, z pana strony też nie było wniosków formalnych, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I mamy wyniki głosowania. 11 radnych było za, nikt nie był przeciw, lecz 3 radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Dziękuję. Punkt 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Proszę bardzo, pan prezydent Kucia. Informuję jeszcze, że wymieniliśmy mikrofon dostępny dla urzędników, także będzie można korzystać ze świeżego. Proszę bardzo, pan prezydent Piotr Kucia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały, który macie przed sobą państwo, jest dodatkową usługą dla mieszkańców. Jest dodatkową nową usługą dla mieszkańców, a jest to odpowiedź na zmiany w przepisach prawnych, jakie weszły w życie od stycznia, mianowicie każda frakcja odpadów, która pojawia się na w zakładzie gospodarki odpadami, musi być zarejestrowana w tak zwanym systemie BDO. To spowodowało, iż dawniej mieszkańcy mogli zamówić kontener w zależności od swoich potrzeb na odpady i mogli te odpady tam zmieszać. W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Musieliby zamawiać tyle tych kontenerów, ile by mieli różnych rodzajów odpadów. Przykładowo odpady wielkogabarytowe, odpady sprzętu elektrycznego i tak dalej. W związku z powyższym wprowadziliśmy dodatkową usługę, gdzie można zamówić kontener trójdzielny, czyli w jednym kontenerze można zgromadzić 3 różne frakcje. Nie trzeba zamawiać 3 kontenerów, ponosić 3-krotnie koszty, wystarczy 1. Jeżeli chodzi o koszty wywozu tych kontenerów, to one pozostają na takim samym poziomie, od kwoty 145 zł do 220 zł, w zależności od pojemności. Pojemność, przypomnę, jest od 1,5 metra sześciennego. Największy kontener 10 metrów sześciennych. Dziękuję. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń do dyskusji ani pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i proszę o podanie wyników. 12 radnych za, 3 wstrzymało się, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do 22 punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. Proszę bardzo, pani naczelnik. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. Środki finansowe, które pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które przeznaczamy na właśnie różnego rodzaju formy dofinansowania, są gromadzone z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wnoszą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Te środki są dystrybuowane od 20 lat, natomiast ostatnia podjęta przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej uchwała pochodzi z 2011 roku i na chwilę obecną zachodzi konieczność jej zmiany w związku z aktualizacją przepisów prawnych oraz z faktem, że RIO, no nie powiem, że zakwestionowało, natomiast wprowadziło taką uwagę, że nasze dofinansowania powinny mieć formę, czy nasza pomoc finansowa powinna mieć formę dofinansowania, a nie refundacji. W związku z powyższym konieczna jest zmiana tego regulaminu. Ponadto dodaliśmy tutaj do
celów, w którym będziemy przyznawać dofinansowania. Dodaliśmy tutaj, zgodnie z Państwa sugestią Państwa radnych, zbiorniki małej retencji. Dotyczy to również zbiorników podziemnych, jak i naziemnych. Tego dotyczą zmiany. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są chętni do zabrania głosu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. I proszę o podanie wyników. 12 radnych za, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Punkt 23 został zdjęty z porządku obrad. Punkt 24. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej. Proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej. Sytuacja zmusza nas do tego, żeby tą uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji, ponieważ stan fitosanitarny drzew, których dotyczy uchwała, jest bardzo niezadowalający, wręcz wprost zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu i życiu mieszkańców. Uchwała dotyczy jednego dębu rosnącego w okolicach ulicy Muńskiej oraz grupy trzech lip rosnących koło sanktuarium w Hałcnowie. Drzewa mają bardzo mocno wypruchniałe korzenie i w związku z tym, że coraz częściej mamy silne podmuchy wiatru, konieczne jest ich bezwzględne usunięcie. Ponieważ grupa drzew koło sanktuarium w Hałcnowie rośnie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, konieczne jest uzyskanie jego zezwolenia, co też się stało. Natomiast w przypadku dębu rosnącego w okolicach ulicy Muńskiej, tutaj decyzję będzie wydawał marszałek województwa śląskiego, ale mamy też tutaj już zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 radnych za, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została podjęta. I przystępujemy do punktu 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Pan Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej miasta Bielska-Białej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Zmiany statutu związane są z koniecznością rozdzielenia transportu zwierząt martwych od zwierząt żywych. Zadanie to do 2020 roku wykonywane było przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. W 2019 roku z terenu miasta Bielska-Białej zebrano około 6500 kg, to jest 6,5 tony martwych zwierząt. Proszę wobec powyższego o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I wyniki głosowania jednogłośnie 15 radnych było za podjęciem uchwały i uchwała została podjęta. Kolejny punkt to punkt 26 i uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej na 2020 rok. Program określa sposób realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz przez inne podmioty uprawnione do opiniowania. Przyjęcie uchwały przyczyni się do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt oraz do poprawy bytu tych zwierząt. Wobec powyższego proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Piętnastu radnych było za, jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. Teraz mamy dwa punkty wprowadzone do porządku obrad na początku sesji. W punkcie 26a uchwała w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bielsko-Biała. Obydwa projekty przedstawi Państwu Szymon Oleksiuk, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2020 roku stwierdzającym nieważność uchwały podjętej na sesji 20 stycznia w sprawie przedmiotowej uchwały zachodzi konieczność ponownego podjęcia uchwały. Zakwestionowany przez wojewodę zapis dotyczył kwestii wejścia w życie przedmiotowej uchwały, czyli vacatio legis do wejścia w życie po skorygowaniu tych zapisów. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Proszę Szanowną Radę o przyjęcie stosownych zmian. Dziękuję. Czy w punkcie 26b ten sam powód występuje i ta sama zmiana? Tak, dokładnie. Czyli możemy to potraktować, tą informację, jako informację wspólną dla punktu 26a i 26b, bo powód podjęcia tej uchwały jest identyczny. Przystępujemy do głosowania w punkcie 26a. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wyniki głosowania. Jednogłośnie uchwała została podjęta. W punkcie 26b to jest uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. To samo uzasadnienie. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Głosujemy. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. I proszę o podanie wyników. 15 radnych. Wszyscy obecni byli za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Uchwała została podjęta. I teraz przechodzimy do punktu 31. W tym punkcie podejmiemy uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej, zamiany nieruchomości w obrębie kamienica na drugą nieruchomość w tym samym obrębie kamienicy. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały, pięć kolejnych, przedstawi Państwu Pani Monika Kliś, Naczelnik Wydziału Nieruchomości. Proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proponowany projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonych w rejonie ulicy Gościnnej w obrębie kamienica o powierzchniach podanych w projekcie uchwały, wartościach określonych na podstawie operatów szacunkowych z dopłatą na rzecz gminy Bielsko-Biała w kwocie podanej w projekcie uchwały. Zamiana nieruchomości ma na celu regulację stanu terenowo-prawnego nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, która jest niezbędna na poszerzenie drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy, a nieruchomość gminna objęta projektem zamiany znajduje się w kompleksie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma chętnych do zabrania głosu. Głosujemy. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wszyscy radni, 15 obecnych, zagłosowało za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała to punkt 33, druk nr 405. Proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, proponowany projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczy nabycia na rzecz gminy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Rynek 22. Nabycie powyższe ma na celu zniesienie współwłasności istniejącej pomiędzy gminą a osobą fizyczną w celu racjonalnego zagospodarowania nieruchomości. Dotychczasowe próby remontu budynku przy udziale i partycypacji w kosztach remontu przez osobę fizyczną skończyły się niepowodzeniem.
zaświadczeniem, ponieważ osoba fizyczna nie przystąpiła do poniesienia kosztów związanych z remontem. W momencie, kiedy gmina będzie wyłącznym właścicielem nieruchomości, będzie mogła podjąć decyzję o racjonalnym jej zagospodarowaniu. W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, proponowany projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczy sprzedaży przez gminę nieruchomości w przetargu ograniczonym z przeznaczeniem na poprawę warunków funkcjonowania nieruchomości przyległych, to znaczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Nieruchomość ta nie stanowi samodzielnej działki budowlanej ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, a zapewnienie tego dostępu z przyczyn formalnych, prawnych, jak również terenowych jest niemożliwe. W związku z tym podjęta została decyzja o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie 15 radnych za. Uchwała została podjęta. Punkt 35. Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz gminy Bielsko-Białej prawa własności w udziale 1/3 części oraz prawa użytkowania wiecznego w 2/3 w nieruchomości w obrębie Lipni. Proszę. Szanowni Państwo, proponowany projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczy nabycia na rzecz gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności w odpowiednich udziałach nieruchomości stanowiącej własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nieruchomość ta jest niezbędna w celu zapewnienia parametrów koniecznych do obsługi drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Stojowskiego i 11 listopada zgodnie z deklaracją właściciela i współużytkownika nieruchomości. Nieruchomość ta zostanie przekazana na rzecz gminy nieodpłatnie. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała została podjęta. W punkcie 37 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała z jednoczesną sprzedażą budynków położonej przy ulicy Ceramicznej. Proszę pana. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Proponowany projekt uchwały dotyczy zmiany paragrafu pierwszego uprzednio podjętej w 2018 roku przez Radę Miejską uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Ceramicznej. Z poprzedniej podjętej uchwały wyłączone zostały działki, które objęte są wieloletnią umową dzierżawy z podmiotem prowadzącym działalność sportową. Nieruchomości, zarówno niezabudowana, jak i zabudowana, zostaną oddane w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą budynków usytuowanych na jednej z nieruchomości, zgodnie z zaleceniami miejskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Narzucone zostały na przyszłego użytkownika i właściciela nieruchomości obowiązki odbudowy obiektów usytuowanych na nieruchomości, między innymi tak zwanego dworu Rosta. Wobec powyższego proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych było za, jednogłośnie uchwała została podjęta. To pozwala nam przejść do punktu 39. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Jaworze na inną nieruchomość w tym samym obrębie. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, proponowana zamiana dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Nieruchomości te są niezbędne pod budowę ulicy Dzwonkowej. W toku postępowania dotyczącego budowy ulicy Dzwonkowej strona zaproponowała zamianę nieruchomości na wskazaną z zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Cieszyńskiej. Wartości nieruchomości zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe. Z tytułu zamiany gmina dopłaci na rzecz osób fizycznych kwotę 606 zł. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 15 radnych zagłosowało za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 42. Sprawy różne. Nie było zgłoszeń pośród publiczności. Nie ma w tej chwili zgłoszeń pośród radnych. Zatem mogę przejść do punktu 43 porządku obrad. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za udział w tej sesji, za sprawne przeprowadzenie. Życzyć Państwu zdrowia i spokoju w najbliższym czasie. Zgodnie z harmonogramem następna sesja powinna odbyć się 21 kwietnia, ale proszę być przygotowanym na jakieś komunikaty w tej sprawie co do trybu naszej pracy, ponieważ będzie to zależało raczej od rozwoju sytuacji w kraju i w mieście. Dziękuję jeszcze raz i proszę o powstanie. Zamykam.